Liczba w takiej postaci jest równa. Czyli tak, najpierw to sobie przepiszmy. Mamy 3 odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu, dodać 4 razy 2 odjąć pierwiastek z 2. I teraz w tym pierwszym nawiasie, generalnie to pierwsze, ten pierwszy wyraz, to będzie wzór skróconego mnożenia, tak? Mamy 3 odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu, a więc to będzie ten wzór. Tutaj Wam sobie zapiszę. Czyli mamy tak, a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat. I w naszym przypadku a to będzie 3, a b to będzie pierwiastek z 2. No i teraz zgodnie z tym musimy to sobie obliczyć, tak? Czyli mamy a kwadrat, czyli 3 do potęgi drugiej, odjąć 2 razy 3 razy pierwiastek z 2 i dodać b kwadrat, czyli pierwiastek z 2 do kwadratu. Teraz tak, tutaj przed tym nawiasem mamy czwórkę, a więc wszystkie wyrazy w nawiasie musimy pomnożyć przez 4. 4 razy 2 to będzie 8 i 4 razy minus pierwiastek z 2 to minus 4 pierwiastki z 2. Co mamy tutaj dalej? 3 do kwadratu to 9, tutaj na pewno będzie minus, 2 razy 3 to 6, 6 razy pierwiastek z 2 to 6 pierwiastków z 2 i dodać 2, dodać 8 i odjąć 4 pierwiastki z 2. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 2 dodać 8 to 10, 10 plus 9 to 19 i minus 6 pierwiastków z 2, odjąć 4 pierwiastki z 2 to minus 10 pierwiastków z 2. No i to będzie nasze rozwiązanie. Poprawna to odpowiedź A.